kolejnym etapie obliczenia będą wykonywane dla wszystkich ziaren na liście, nie tylko dla tych zaznaczonych, także spokojnie możemy sobie tutaj odznaczyć. I wyniki tych obliczeń będziemy mogli sobie podejrzeć na kolejnej przekładce. Ta przekładka pokazuje tutaj pewne wykresy, które zaraz postaram się omówić. I co mamy na tych wykresach? Pierwsza rzecz, to te wykresy mogą być wygenerowane w dwóch różnych opcjach. Albo będą dotyczyć poszczególnych sztuk, albo będą dotyczyć estymowanej wagi poszczególnych frakcji. Jeżeli mamy teraz do dyspozycji włączony ten przełącznik dotyczący poszczególnych sztuk, to górny wykres pokazuje długości poszczególnych ziaren. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj na osi poziomej mamy wartości od 1 do 1181. Akurat mamy tyle ziaren na tych dwóch obrazach, które analizujemy, 1181. Te ziarna są posortowane w tym wykresie od najkrótszego do najdłuższego i wykres tych długości tutaj właśnie widzimy. Kolory poszczególnych elementów tego wykresu pokazują poszczególne frakcje, czyli tam frakcja pełnego ziarna, frakcja ziaren, które się mieszczą w zakresie tam do 3/4 długości, połowy długości, 1/4 długości. I proszę zwrócić uwagę, tu się pojawia pewna wartość procentowa. Mam nadzieję, że ta wartość będzie dość przydatna. Ona pokazuje proporcje pola pod wykresem do pola prostokąta obejmującego cały ten wykres. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli ta wartość będzie stuprocentowa, to ona może być stuprocentowa tylko dla takiego wykresu, który ma charakter takiego prostokąta niemalże, czyli tutaj jest gwałtownie rośnie, a tutaj linia utrzymywałaby się na tym samym poziomie. To by oznaczało, że wszystkie ziarna, albo praktycznie wszystkie ziarna ryżu mają wyrównaną i taką samą długość. W praktyce oczywiście tak nie jest, także ta wartość będzie mniejsza od 100% i to jest taki jeden pojedynczy wskaźnik, który pokazuje wyrównanie długości ziarna. A przełączę teraz na podgląd dla estymowanej wagi. Te wykresy, które mamy tutaj poniżej, w tej chwili pokazują udział procentowy wagi poszczególnych frakcji ziaren, czyli tych ziaren o pełnej długości, 75% długości i tak dalej. Jeszcze jedna rzecz. Użytkownik czy operator, który dokonuje analizy, powinien szczególnie zwrócić uwagę na ten wykres górny i zwrócić uwagę na jego kształt. Ten kształt może na przykład wyglądać w ten sposób, że tutaj mamy taką wypłaszczoną część, tak jak na tym wykresie, a w górnej części ten wykres idzie do góry. Jeżeli tutaj on by zbyt gwałtownie rósł na samym po prawej stronie, czyli tu mielibyśmy płaski wykres, a tutaj nagle skoczyłby do jakichś dużo większych wartości, to tego typu, nazwijmy to ogonek w takim wykresie, sugerowałby, że analiza jest nieprawidłowa i że zamiast analizować rzeczywiście pojedyncze ziarna, gdzieś jednak nam się na tej poprzedniej liście zawieruszyły posklejane ziarna, których sumaryczna długość znacząco przekracza długość normalnego ziarenka. Czyli w przypadku, gdyby się tutaj ten ogonek pojawił, należałoby wrócić do poprzedniej przekładki, jeszcze raz przeszukać, czy nie znajdują się tam ziarna posklejane. Jeżeli już to wszystko zweryfikowaliśmy, to przechodzimy do następnej przekładki. W tej przekładce pojawiają się tutaj już dane dotyczące poszczególnych frakcji długościowych, frakcji związanych z kształtem. Właściwie to są te wartości liczbowe, które przed chwilą obserwowaliśmy na poprzedniej przekładce z wykresami. I te dane możemy w tym momencie zapisać do raportu. Mamy tutaj takie opcje
wydruk raportu na drukarce, zapis raportu do pliku, zapis oryginalnych obrazów, czyli całego tego pakietu obrazków, dla których dokonywaliśmy analizy, możemy zapisać do jednego pliku. I kolejny guzik, idąc od tego najniżej do tego najwyżej, kolejny guzik, ten, który jest najwyżej, służy do zapisywania raportów i ewentualnie oryginalnych obrazów na serwer. Czyli w tym momencie, kiedy zakończyliśmy analizę, przede wszystkim powinniśmy wysłać dane na serwer, wciskając guzik upload. A jeżeli mamy taką chęć, albo chcemy lokalnie na dysku te obrazy i raport zapisać, to używamy tych guzików. I teraz jak wygląda taki raport? Raport zapisujemy na dysku. Niech on ma nazwę, nie wiem, na przykład raport numer 1. Zapisywany jest w formacie PDF. Chwilę trzeba poczekać, aż ten raport się wygeneruje. Raport już mamy. Raport już mamy. W tej chwili na pierwszej stronie pojawiają się informacje z pierwszej przekładki, czyli wszystkie te dane, które użytkownik powinien był wpisać. Poniżej znajdują się informacje na temat obliczeń. W szczególności mogą się znajdować pewne ostrzeżenia. W tym przypadku, jak Państwo pamiętacie, do analizy wykorzystałem obraz, który wcześniej był zapisany na dysku. Tutaj program zwrócił na to uwagę, że jest to obraz o nieznanych parametrach. I poniżej mamy tabelę, czy listę wyników analizy. Na samym dole strony znajduje się komentarz, który użytkownik mógł wpisać. Na kolejnej stronie mogą się znajdować wykresy i na kolejnych stronach mogą się znajdować oryginalne ziarenka, obrazki poszczególnych ziarenek przedstawione w postaci takiej listy. Po prawej stronie tej listy mogą być wypisane różnego rodzaju parametry tychże ziaren. I teraz tak, to co zostaje zapisywane do tego raportu może być konfigurowane. Proszę zwrócić uwagę, wracamy do programu głównego. Tutaj na poszczególnych przekładkach znajdują się takie checkboxy, które mówią, czy poszczególne dane z poszczególnych przekładek mają być zapisywane do raportu, albo czy mają być wysyłane na drukarkę. Jeżeli chcemy do raportu zapisać pełną listę ziaren, to tutaj należy włączyć ten checkbox. Jeżeli chcielibyśmy mieć również tę listę na wydruku, to również zaznaczamy tutaj. Na kolejnej przekładce mamy wykresy. Również możemy wybrać, czy chcemy w przypadku drukowania wydrukować te wykresy, czy też nie, albo czy mają one być elementem raportu, czy też nie. W przypadku, kiedy zapisujemy tutaj tym guzikiem raport, to podczas zapisu albo podczas drukowania tego raportu ustawienie tych checkboxów jest brane pod uwagę. Jeszcze jeden checkbox znajduje się tutaj pod przekładkami z obrazkami. To jest checkbox upload. Jeżeli zaznaczymy to okienko tutaj,
to wówczas, kiedy wciskamy guzik upload, do serwera wysyłany jest zarówno raport, raport wysyłany jest zawsze, jak i na serwer wysyłane są oryginalne obrazki, które znajdują się w tych przekładkach. No i to byłoby na tyle. Jeśli raport zostanie wysłany na serwer, to użytkownik, operator powinien przejść do kolejnej analizy. Żeby wykonać kolejną analizę, wciskamy tutaj guzik Close All i całą pracę zaczynamy od początku dla nowej partii ziarna.